Teoria ograniczeń to metoda zarządzania nastawiona na osiąganie długotrwałych zysków poprzez odpowiednie zarządzanie istniejącymi w firmie ograniczeniami, tak zwane wąskimi gardłami, które występują w systemach zarządzania procesach produkcyjnych lub procesach dystrybucji. Teorię tą można zaliczyć do jednego z modeli ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Podstawą koncepcji teorii ograniczeń jest stwierdzenie, które określa, że przedsiębiorstwo jest tak dobre, jak jego najsłabszy element ogniwo. W materiale zawarto opis metody TOOGI, ciągłego doskonalenia systemu, która pierwszym kroku ma za zadanie odkrycie ograniczenia. Zawarto tutaj szereg informacji praktycznych, metodę zarządzania produkcją werbel Buffordina, zarządzanie buforem oraz rachunek kosztów przerobowych. Całość składa się z 5 części. Zainwestuj w wiedzę.